The theme of this talk is becoming a prayer warrior. Więc temat jest taki, jak być wojownikiem modlitwy. Or introduction to intercession for a subtitle. Albo wprowadzenie do wstawiennictwa. So some years ago at the ENC council meeting. Kilka lat temu na spotkaniu rady ENC. We were worshiping and praying together. Uwielbialiśmy, modliliśmy się razem. And I had a picture. A ja miałem obraz. A prophetic picture. Profetyczne. I saw a man dressed in dark clothes. Widziałem człowieka ubranego w czarne szaty. Firing arrows up into the air. Który wystrzeliwał strzały w powietrze. And he was firing them at eagles who were flying overhead. A strzelał do orłów, które latały nad jego głową. Now I understood. I shared what this picture was with those present. I teraz się podzielę tym, jak ja to zrozumiałem. And I said, I believe it means that the key leaders of the ENC. Powiedziałem, wierzę, że kluczowi liderzy ENC are under attack from the enemy. Są atakowani przez wroga. And we need to increase our protective prayers for them. Musimy więcej się za nich modlić o ochronę. Now this was some time ago, and I don't think the word was taken very seriously. To było jakiś czas temu i nie wiem, czy ktoś to wziął na serio. And shortly after that we began to see major divisions happening in a number of communities. Ale krótko potem zaobserwowaliśmy, że wiele podziałów się zaczęło pojawiać w różnych wspólnotach. And in fact for the community of our president, you know, one of the leading communities here in the ENC. Nawet we wspólnocie naszego prezydenta, jednej z tych założycieli ENC. And some things happened and there was a bit of a fallout, there was some trouble. Działy się różne rzeczy, były kłopoty. About the behavior of some young people. Na przykład jeśli chodzi o zachowanie młodych ludzi. The details don't matter, but it divided the community. Tu nie chcę się wdawać w szczegóły, ale chodzi o to, że po prostu podzieliło to wspólnotę. And then people said, oh, the leadership are not looking after this properly, and you know, all sorts of trouble. I wszyscy mówili, a przecież ci liderzy się tym po prostu nie zajęli, to był właśnie ten problem. And it meant that our own Johannes, you know, our president, had to step out of leadership. Ale nawet Johannes wtedy musiał zejść ze swojego stanowiska. This was a very serious consequence. I to było naprawdę poważna konsekwencja. And we began to see similar things in other communities in the ENC. I widzieliśmy też, że podobne rzeczy się dzieją w innych wspólnotach z ENC. So as a result of that, we began this development of intercessory work on a larger scale. I dlatego właśnie w efekcie zaczęliśmy rozwijać taką sieć wstawiennictwa. Especially for communities and the key leaders within those communities. Zwłaszcza dla wspólnot i takich kluczowych przywódców tych wspólnot. After we had developed that work and we had the intercession going, the protection was going. Po tym jak rozwinęliśmy tę modlitwę i rzeczywiście to działało, funkcjonowało. I had a second vision, second picture. Miałem drugi obraz. And in this there was a shield wall, a line of people with shields on. I to była taka ściana tarcz, ludzie, którzy po prostu tak trzymali tarcze, taka ściana. And the main leaders were behind, safely behind this shield wall. I główni liderzy, przywódcy wspólnot byli za tą ścianą. But then the enemy was still there with the bow and arrow. Wróg wciąż tam był z tymi strzałami. But firing flaming arrows over the top of the shield wall to hit the families of the leaders standing behind. I strzelał płonącymi strzałami ponad tym murem starcz do rodzin liderów. The message was clear. You are protecting the leaders, but the families are still unprotected. To była bardzo jasna wiadomość. My chronimy teraz liderów, ale nie ich rodziny. Now the shield wall in this picture. Ta ściana starcz is made up of intercessors. To są właśnie wstawiennicy. To oni ją tworzą. The intercessors are the ones who are defending the leaders and their families. Wstawiennicy bronią liderów i ich rodziny. By praying daily for their protection and blessing. Modląc się codziennie o ochronę dla nich i o błogosławieństwo. The arrows, the flaming arrows, are the ones we read about in Ephesians 6:16. Jeśli chodzi o płonące strzały, to czytamy o nich w Efezjan 6:16. And they were designed to set the victim on fire. One były ich zamysł był taki, żeby one podpaliły kogoś. So even if the wound of the arrow itself didn't kill them. Nawet jeśli sama rana po strzale kogoś nie zabiła. Which is an accusation. It is an accusation. Usually these arrows are accusations. I te strzały właśnie oznaczały
oskarżenia. So even if the accusation didn't kill them, the ongoing consequences, the fire would kill them or destroy them. Nawet jeśli ta rana po samej strzale, czyli oskarżenie, ich nie zabiło, to ten samo to, że ta strzała była płonąca, to ich jeszcze dobijało potem. So the consequences, the accusation would remove them from their ministry, even if it didn't destroy them. Więc te oskarżenia sprawiły, że oni nie mogli już służyć, nawet jeśli to ich nie zniszczyło. So a key part of our calling as an intercessor is to be a kind of spiritual bodyguard. Więc kluczem, jeśli chodzi o bycie wstawiennikiem, jest to, że jesteśmy ochroniarzami. That is praying for the leaders we know and even sometimes for those we don't know. Modlimy się za liderów, których znamy, a nawet o tych, których nie znamy. Years ago, after I was praying for a lot of people. Lata temu, pamiętam, modliłem się za wiele osób. The Lord said to me one day, "Will you pray every day for this guy, Lou Engel?" A Pan powiedział do mnie: "Słuchaj, weź się módl codziennie za tego gościa, Lou Engel." I said, "Lord, I don't know anybody called Lou Engel." Panie, ja po prostu nie znam nikogo o takim imieniu i nazwisku. He said, "It doesn't matter. He's in trouble. He has a ministry. He needs prayer. Pray protection for him now." Ale Pan powiedział, to nieważne. On po prostu potrzebuje ochrony, jest liderem, módl się za niego. And because this was a long time ago, I said, "Lord, I believe you, but just in case I'm mishearing, do you mind if I try and looking this guy up?" No to powiedziałem, Panie, wierzę Ci. Jasne, to było wiele lat temu. Mówię, Panie, wierzę Ci, ale słuchaj, ja tylko poszukam go w internecie. So I looked on the internet. Is there anybody called Lou Engel? Więc wpisałem w internet Lou Engel. And he was an American who was setting up this thing called the call. The call. The call. The call. 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 Come here. Call. Aha. I to był jakiś Amerykanin, który miał taką posługę, która się nazywała powołanie, zawołanie. It's become a big thing, but at the time it was not known about. To teraz jest coś większego, ale wtedy jeszcze była nieznana ta posługa. Now it's an international movement. Teraz to jest ruch międzynarodowy. And after a few months the Lord said, "Now you can stop." Po kilku miesiącach Pan powiedział, teraz możesz przestać. He didn't give me any details about why I was praying or why I could now stop, but I just stopped. Nie podał żadnych szczegółów, czemu mam przestać, ale tak powiedział, to przestałem. So if you're willing to pray, God can use you in situations thousands of miles away from where you live. Więc jeśli tylko chcesz się modlić, to Bóg użyje cię do tego, żebyś działał w takich miejscach, które są setki kilometrów od ciebie. He got me praying for the Cardinal of England. Miałem się modlić za kardynała Anglii. I'd never met the Cardinal. Nigdy nie spotkałem kardynała. We weren't close friends. Nie byliśmy bliskimi znajomymi. But I could still be part of praying health for him in this situation. Ale wciąż wtedy mogłem być częścią tych osób, które się za niego modlą w tej sytuacji. Lord showed me he had a cancer and asked me to pray every day to shrink it. Pan mi pokazał, on ma raka, módl się codziennie, żeby ten nowotwór się pomniejszał. It was only years later that the knowledge about his cancer became public. Tylko dopiero kilka lat później ta wiedza, że on ma raka, stała się tak publiczna, wszyscy o tym wiedzieli. So God can use you in situations with people you will never meet and outside your sphere of influence. Więc Bóg będzie używał cię w takich sytuacjach z ludźmi, którymi nie znasz, w miejscach, których nie znasz. A third example, I met a messianic Jewish leader, Dan Juster. Trzeci przykład, spotkałem Dana Justera, który jest mesjanistycznym Żydem, jednym z liderów. And the Lord showed me a picture of standing in full armor, standing in front of him. It was me. A, i Pan pokazał mi taki obraz, że ja stałem przed nim w pełnej zbroi. And I said, "Lord, what is that?" Powiedziałem, Panie, o co chodzi? He said, "I want you to be a bodyguard for him, to pray for him every day and his family." Bóg powiedział, chcę, żebyś był jego ochroniarzem, żebyś modlił się codziennie za niego, za jego rodzinę. Then it was just at the beginning of a weekend where he was speaking. To było na początku weekendu, w którym on miał przemawiać. And he shared during that weekend. I podczas tego weekendu podzielił się. How he had begun as a messianic Jewish leader. Tym, jak zaczął jako mesjanistyczny Żyd, lider. He had lost his congregation. They had given up on him because they didn't believe it. I stracił swoją kongregację, ponieważ oni w niego nie wierzyli. His house burnt down. Jemu nie wierzyli. Jego dom spłonął. His son died in the fire. Jego syn w tym pożarze zginął. His wife, I think it was, well, one of them had cancer, something really serious. Ktoś z nich, chyba jego żona, miała nowotwór, coś poważnego. So then I understood why God was calling me to pray protection for this man. Wtedy zrozumiałem, czemu Bóg mnie wzywa do modlitwy za niego.
There are many, many leaders who are really being savagely attacked by the enemy. Jest wielu, wielu liderów, którzy są naprawdę bardzo dotkliwie atakowani przez wroga. You can be involved in protecting them from wherever you live, wherever you are in the world. A ty możesz się zaangażować w ich ochronę, nieważne gdzie żyjesz, z każdego miejsca na świecie. So this bodyguard aspect of being an intercessor is a key and important part of the work. Czyli ten aspekt bycia ochroniarzem jest bardzo ważny, kluczowy. But more generally than the calling to be a bodyguard, ale tak bardziej ogólnie, is also the calling to be a warrior, a general warrior. Chodzi też o powołanie do bycia wojownikiem. So not just to defend other Christians, but to attack the enemy's position. Czyli nie tylko ochraniać chrześcijan, ale też atakować wroga. Now, sometimes when God calls us into this kind of work, we don't understand it. Często, kiedy Bóg nas do tego powołuje, my tego jeszcze nie rozumiemy. Before I was Christian, I felt the call on my life to be a warrior. Zanim byłem chrześcijaninem, czułem, że moim powołaniem jest bycie wojownikiem. But I didn't like hurting people. Ale nie podobało mi się krzywdzenie innych. Which is pretty useless for a natural warrior. No to czyli dla takiego no prawdziwego wojownika to jest bez sensu. So I tried to enact my calling by battle reenactment. Więc próbowałem żyć tym powołaniem wojownika poprzez rekonstrukcję bitew. Dressing up like a knight and eventually dressing up like a Viking and reenacting battles. Ubierałem się jako rycerz albo wiking i wtedy rozgrywałem te bitwy. That's me with the axe. To ja z toporem. A long time ago. Dawno temu. But hopefully you will understand your calling because you guys are Christians. Ale mam nadzieję, że wy zrozumiecie to powołanie, bo już jesteście chrześcijanami. So scripturally, the defensive part of an intercessor's role was often referred to as a watchman. Więc Pismo Święte tak określa tę defensywną rolę jako strażnika. Whose job it was to guard a city from attack from an offending army. Jego zadaniem jest ochrona miasta poprzez przed atakiem wroga. I'll give you a scripture so you can look it up later. Podam wam werset, co możecie później przeczytać. Isaiah 62:6-7. Isaiah 62:6-7. And it just to say, it says, "On your walls, O Jerusalem, I have appointed watchmen." I Pan mówi tam, że na ścianach Jeruzalem wybrałem strażników. All day and all night they will never keep silent. Nie umilkną w noc ani w dzień. And then he speaks to the watchmen. I potem mówi do tych strażników. You who remind the Lord, never take a rest for yourself. You who remind the Lord to watch over people, never take a rest for yourself. Wy, którzy jesteście strażnikami Pana, nigdy nie odpoczniecie. And give him, God, no rest either. I jemu też nie dajcie odpocząć, Bogu. See, the watchman is to be an early warning system. Bo strażnik bardzo wcześnie zawiadamia o niebezpieczeństwie. It is to alert other warriors that the enemy is approaching. Musi powiedzieć innym wojownikom, że wróg się zbliża. Now here, Jerusalem symbolically stands for the work of God. Jerozolima to jest taki symbol pracy Bożej, tego, co Bóg robi. The church or the community through which God is working. Czyli na przykład kościół albo wspólnota, przez którą Pan Bóg działa. And specifically in the Old Testament too, the attack would start against the leaders. I też w Starym Testamencie widzimy, że atak często zaczynał się przeciwko liderom. Because if you could destroy the leader, the leaderless people are fairly easy to control. The leaders. If you could destroy the leader, then the leaderless people without leaders, jeśli are easy to destroy. Jeśli zniszczysz lidera, to stado takie bez lidera jest łatwo rozbić. And they would be sold into slavery if you could defeat the leader and take the town. Jeśli nie ma lidera, no to można zająć miasto i sprzedać ludzi do niewoli. So a watchman in those days would need to have very good eyesight. Więc strażnik musiał mieć bardzo dobry wzrok. And he would be placed on a high place so he could see things at a great distance. I był w takim miejscu, które jest bardzo wysokie, żeby jak najwięcej widział. Things that are invisible to all the other people. Rzeczy, które są niewidzialne dla innych. So he could give an early warning. So that he could give an early warning of what's coming. Tak, żeby mógł dać jak najwcześniej ostrzeżenie o tym, co się zbliża. So supernaturally, how do we develop good eyesight? Więc jak możemy rozwinąć nasz wzrok w tym sensie ponadnaturalnym? And how do we get onto a high place so we can see what's coming? I jak możemy się wznieść na wysokie miejsce, tak żeby widzieć jak najwięcej? Well, this teaching is just the introduction. To nauczanie to jest tylko wprowadzenie.
the sort of the overview of intercession. Takie generalne wiadomości. But there will be three other sessions that will go into more detail about all these things. Ale są jeszcze trzy inne sesje, które wejdą w szczegóły. And we will make them available for throughout the ENC if you're interested in them. I jeśli jesteście zainteresowani, to udostępnimy je w sieci ENC. And in those we will look at hearing from God through dreams and visions and signs. I tam zajmujemy się słuchaniem Boga poprzez sny, wizje i znaki. Which is learning how to see more clearly. I w ten sposób uczymy się widzieć wyraźniej. Because when we've learned that, we can begin to pray not just for what we think is a good idea, but what's on God's heart. Bo kiedy się tego nauczymy, to modlimy się nie tylko o to, co jest według nas fajnym pomysłem, ale o to, czego Bóg chce. God wants us to be able to pray for what He wants us to pray for, not what we want to pray for. Bóg chce, żebyśmy się modlili za to, co On chce, żebyśmy się modlili, a nie za nasze intencje. This is called prophetic intercession. To się nazywa prorocze wstawiennictwo. And prophetic intercession brings amazing results. Prorocze wstawiennictwo przynosi niezwykłe rezultaty. Because you're praying clearly in line with the will of God. Bo modlisz się bardzo konkretnie w woli Bożej. And when you pray clearly in line with the will of God, you pray with the Spirit of God too. Kiedy modlimy się tak jakby konkretnie o wolę Bożą, to modlimy się z Duchem Świętym. So I'd like to say a little bit about the character of an intercessor. Więc chcesz już powiedzieć coś o charakterze wstawiennika. So a key trait of the intercessor is faithfulness. Kluczową cechą charakteru jest wierność. To become somebody who will persevere in prayer even when everybody else is getting bored or disillusioned. Aby być wiernym w modlitwie, nawet jeśli wszyscy inni są zniechęceni. Lots of people will start out praying and then give up. Wielu ludzi przestanie się modlić, podda się. Nothing happened. It's a waste of time. I stop praying. Nic się nie dzieje, przestaje, nie ma sensu. But we see Daniel in Daniel 10:13. Ale widzimy w Danielu 10:14. Persisting in prayer day after day after day. Daniel ciągle się modli, dzień po dniu. He prayed for 21 days solely, fasting and praying. Modlił się przez 21 dni, pościł. And he was praying to gain understanding of what was happening. Modlił się o to, żeby zrozumieć, co się dzieje. And nothing seemed to be happening. I nic się nie działo. But he didn't stop. Tak się wydawało, ale nie przestał. He was faithful, he kept at it. Był wierny, trzymał się tego. And eventually, I'm sure you know the story, an angel appears to him. I w końcu, no myślę, że znacie historię, anioł. And the angel explained from the very day, the very start of his prayer was heard in heaven. Anioł wyjaśnił, że od samego początku jego modlitwa była wysłuchiwana w niebie. But the demonic prince of Persia opposed the angel coming to give the answer. Ale było jakieś demoniczna opozycja, która nie pozwalała na to, żeby anioł przyszedł z rozwiązaniem. And had been continually opposing for the last 3 weeks. I przez 3 tygodnie trwała taka opozycja. Until the archangel Michael came down and cleared the way. Dopóki archanioł Michał nie przyszedł i nie pozwolił, żeby to się wydarzyło. Get the archangels involved if you can. Czyli jeśli możecie, to starajcie się też zaangażować archaniołów w wasze modlitwy. But the point of this is we need to persist until we break through spiritual barriers. Ale chodzi o to, że musimy być wierni, dopóki te bariery duchowe nie upadną. And trust that the battle is going on even when we can't see anything happening. I ufać, że ta bitwa trwa, nawet jeśli jej nie widzimy. My mother prayed for me daily, every day since the age of 15 when I became atheist. Moja mama modliła się za mnie codziennie od dnia, w którym zostałem ateistą. Until the age of 30, 15 years. Przez 15 lat, dopóki nie miałem 30 lat. And I kept telling her to stop praying. I'm not interested in your God. I don't want to know about your religion. Stop praying for me. There's no point. Ciągle jej mówiłem, przestań się za mnie modlić, nie interesuje mnie twoja wiara, nie zostanę chrześcijaninem. But she didn't stop. Ale nie przestała. And so when I came to faith, it was a dramatic conversion. Czyli kiedy poznałem Boga, to było dramatyczne nawrócenie. I met Jesus on the road to Walsingham, and he didn't just change me to a believer, but somebody who was totally committed to God. Spotkałem Jezusa w trakcie drogi i stałem się nie tylko człowiekiem, który wierzy, ale takim, który jest w pełni zaangażowany w tę wiarę.
You see, every single prayer is heard. Każda modlitwa jest wysłuchana. Every single prayer is Każda heard. Modlitwa jest wysłuchana. Every prayer is effective. Każda modlitwa ma efekty. Even when we don't see the results. Nawet jeśli nie widzimy tych efektów. The image I've come to trust is this. Obraz, który mi pomaga, jest taki. The unbelieving person, like myself, we build a wall around ourselves to keep us safe from all this prayer. Niewierząca osoba buduje wokół siebie mur, żeby być bezpieczną od tej modlitwy. Every time somebody prays for us, it's like grace being, you know, like water being dropped on towards us. I za każdym razem, jak ktoś się na nią modli, to tak jakby kropla wody spadała. But it doesn't touch us because we've got this nice wall in front of us. Ale my mamy ten mur wokół nas. So the grace just, if the person keeps praying, just builds up on the other side of the wall. The grace, the water just keeps building up on the other side of the wall. Ale jeśli ktoś cały czas się modli, no to ta woda się zbiera przed tym murem. And eventually the wall becomes a dam. I w końcu ten mur staje się tamą. With a lake of grace on the other side, building up higher and higher. Z jeziorem łaski przed nią, które staje się coraz wyższe i wyższe. And the effort of holding that wall up gets harder and harder. I po prostu wysiłek, żeby utrzymać ten mur, jest coraz cięższy. So we don't want it to transform our lives. We strengthen the wall and we strengthen the wall. A naprawdę nie chcemy, żeby nasze życie się zmieniło. Trzymamy ten mur, umacniamy go. God loves our free will, so He will not force us to change. I Bóg kocha naszą wolną wolę i nie zmusi nas do zmiany. But eventually, the effort of resisting all this grace just gets too much for us, and we give up. Ale w końcu ten wysiłek to jest za dużo i się poddajemy. The dam cracks, and we get the whole amount of that grace, all those prayers, in one hit. Tama, rozpada się i cała ta łaska leci na nas. A tidal wave of grace hits the person. Fala łaski w nas uderza. Never give up praying for someone. Nigdy nie poddawaj się, jeśli chodzi o modlitwę za kogoś. When I worked for 15 years in prison. Przez 15 lat pracowałem w więzieniu. And I could always spot a prisoner who had somebody praying for them. I zawsze umiałem rozpoznać, który z więźni ma kogoś, kto się za niego modli. Usually a mother or a grandmother. Zazwyczaj mama albo babcia. Sorry, grandfathers, but it just Przepraszam, it dziadkowie, ale po prostu tak jest. And I would say to them, you've got a mom or a grandma praying for you, haven't you? I mówiłam do niego, twoja babcia się za ciebie modli, prawda? And they would go, yes. Do you know my grandma? Tak, znasz moją babcię? I said, no. Nie. And they said, well, how do you know? How do you know? Skąd wiesz? I said, because I can see the grace in your life. A ja mówiłem, widzę łaskę w twoim życiu. I'd have to explain what I meant. I'd say, there are so many opportunities that you get to come to faith that none of your fellows, none of the other guys get. Muszę wytłumaczyć, o co chodzi. Ty masz po prostu tyle możliwości, żeby przyjść do wiary i żaden z twoich współwięźniów tego nie ma. Keep praying for your family, they will come through. Więc módlcie się za swoje rodziny. Kontynuujcie. The prayers for somebody's conversion are the most difficult. Modlitwy za czyjeś nawrócenie są najtrudniejsze. Because you're praying against somebody's free will. Ponieważ modlisz się przeciwko czyjejś wolnej woli. But almost anything else you pray for, God can easily grant. A jeśli chodzi o prawie wszystko inne, Bóg bardzo łatwo może to dać. When you pray protection, for example, for someone. Na przykład, jeśli modlisz się o ochronę dla kogoś. It's no problem. This is against the enemy's will, but not against the person's free will. So God will give it you. Nie ma problemu. Może to jest przeciwko wolnej woli wroga, ale nie przeciwko wolnej woli tej osoby, więc Bóg to da. So God will arrange circumstances to protect that person from the harm the enemy intends. Bóg tak zaaranżuje sytuację, żeby ta osoba była chroniona. We have all the power of the love of God at our disposal. Mamy do dyspozycji całą potęgę miłości Boga. Especially if we pray into being what God himself desires. Zwłaszcza jeśli modlimy się o to, żeby być tym, kogo chce Bóg. So part of our an intercessor's character is becoming somebody who's intimate with God. Więc też cechą charakteru wstawiennika jest to, że to jest ktoś, kto jest blisko Boga. Somebody who desires at least to be close to God. Albo ktoś, kto przynajmniej chce być blisko Boga. Because the closer the person gets to God, the more effective they become as an intercessor. Bo im bliżej ktoś jest Boga, tym skuteczniejszy jest jako wstawiennik. Because the person who is closer you get to God, the more clearly you hear what God wants to be prayed for. Bo im bliżej jesteś, tym lepiej słyszysz, o co masz się modlić.
It's also true that intercession is work. I prawdą jest też to, że wstawiennictwo to jest praca. It takes time and it takes effort to keep bringing before God people who need situations day in day out. Bo musimy poświęcić czas i energię na to. Maybe the same people and the same situations every day for years, like my mom. Modlimy się za ludzi, którzy być może przez lata są ciągle w tej samej sytuacji. Until his purpose is achieved. Dopóki ten cel nie jest osiągnięty. When I worked in the prison, I would pray every day for some of the prisoners there. Kiedy pracowałem w więzieniu, to każdego dnia modliłem się za więźniów. And the first year of my work, I thought, well, this prayer isn't doing a lot. I po pierwszym roku pomyślałem, moja modlitwa nic nie zdziałała. I was a bit discouraged. I byłem trochę zniechęcony. Because they didn't all become model prisoners or all come to know the Lord or, you know. Nie było tak, że wszyscy stali się wzorowymi więźniami albo poznali Jezusa. Then I went on holiday. I potem pojechałem na wakacje. And I stopped my daily prayer for the week. I was on holiday. I was too busy having fun. I przez tydzień przestałem się modlić, no bo byłem na wakacjach, to chciałem się bawić. When I came back, I found that one of these prisoners had tried to commit suicide. Kiedy wróciłem, okazało się, że jeden z tych więźniów chciał popełnić samobójstwo. Another was in solitary confinement for getting into a fight. A inny był w izolacji, bo zaczął bójkę, wszczął bójkę. A man who never fought anyone. Człowiek, który nigdy z nikim się nie bił wcześniej. And another one had gone back to taking the drugs he'd given up for a whole year. A inny wrócił do zażywania narkotyków, z czego zrezygnował lata temu. And then I realized that the day-to-day normal life that these prisoners were experiencing. I wtedy też zrozumiałam, że to takie codzienne życie, które mieli ci więźniowie, was being maintained through that daily prayer. Było podtrzymywane przez moje modlitwy. And I just got a glimpse of what their lives might be like without it. I wtedy zrozumiałam przez ten moment, jak ich życie by wyglądało bez modlitwy. I went back to praying even more committed than before. Jeszcze bardziej się modliłam niż wcześniej za nich. So many of the people you're praying for day to day who don't seem to be moving. Może jest wielu ludzi, którzy się wydaje ci się, że się nie zmieniają od modlitwy, że są w tym samym miejscu. Are often being prevented from sliding further into sin by your intercession. Ale może poprzez twoje wstawiennictwo oni nie wpadają głębiej w grzech. So don't stop. Więc nie przestawaj. So intercessors are not usually lazy people. Wstawiennicy zazwyczaj nie są leniwi. And they're hard working because the reward that an intercessor gets is often invisible. You don't see it. To bardzo ciężko pracujący ludzie, zwłaszcza że naszej nagrody nie widać. That often the only person who sees your work is God. I zazwyczaj jedyną osobą, która widzi naszą pracę, to jest Bóg. But because of this, an intercessor has huge favor with God. I wstawiennik ma niezwykłe łaski u Boga. He or she will often be blessed in very, very many ways. Często będzie pobłogosławiony na wiele sposobów. Because you're doing good for good's own sake, not for what you can get from it. Ponieważ czynisz dobro dla samego dobra, a nie po to, żeby coś mieć. Now I'm just going to speak as a Catholic, so if you're not Catholic, you may have to put a grace hat on to hear this next bit. Teraz będę mówił jako katolik, więc jeśli nie jesteś katolikiem, to może zatkaj uszy. This is especially true of the person who prays for the souls in purgatory. To jest zwłaszcza prawdziwe dla osób, które modlą się za dusze w czyśćcu. Because you don't even have the satisfaction of seeing the result of your prayer in their day-to-day lives. They're dead. Bo nie masz satysfakcji z dnia na dzień widząc zmiany, bo ci ludzie nie żyją. I believe if you are faithful in it, God will reveal when you can stop. Ale wierzę, że jeśli jesteś w tym wierny, to Bóg pokaże ci, w którym momencie przestać. Ja tego doświadczyłem. Bóg mi tak mówi. Już możesz przestać się modlić za tę osobę w czyśćcu. But even if you don't get that, ale nawet jeśli tego nie będzie, you will have intercessors for you in heaven. To będziesz miał wstawienników dla ciebie w niebie. And they will pray for you. Będą się za ciebie modlić. And believe me, their gratitude is eternal. I wierzcie mi, ich wdzięczność jest wieczna. So it's worth having. Więc warto to robić. An intercessor is also somebody usually who empathizes with other people. Wstawiennik jest też osobą bardzo empatyczną. Because you have to care for them if you're going to put the effort in of praying for them. Musisz się o nich troszczyć, jeśli masz się za nich modlić. If you're not naturally empathic, you know, feeling for other people. Jeśli nie jest empatia nie jest dla ciebie czymś naturalnym. As you spend time getting close to God, you will become so.
to nawet wtedy, im bliżej jesteś Boga, tym bardziej się będziesz stawał empatyczny. As you get closer to him, you can't help getting to love those he loves. Im bliżej jesteś Jego, no to nie możesz się powstrzymać od kochania tych ludzi, których On kocha. So I want to go back to the offensive part of the intercessor's work. Więc wróćmy do tej ofensywy wstawienniczej. So this is not just about taking souls out of the enemy's hands. Nie chodzi o to, żeby zabierać wrogowi miecze. But also about bringing the kingdom of God to hold sway on the earth where at the moment the enemy has sway. Ale chodzi o to, żeby Królestwo Boże podbijało świat tam, gdzie może wróg go kontroluje. And this is first done by challenging the spiritual powers. I robimy to przede wszystkim poprzez wyzywanie tych mocy duchowych. The spiritual forces of this dark world, as Paul says. Duchowych mocy i zwierzchności, jak mówi Paweł. This is Ephesians 6:12. Efezjan 6:12. For our struggle, our battle is not against flesh and blood. Bo walczymy nie przeciwko krwi i ciału. But against the rulers. Ale przeciwko władzom. Against the authorities. Zwierzchnością. Against the powers of this dark world. Mocą tego ciemnego świata. And against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. And against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. I przeciwko duchowym złym mocom w niebie. Well done. In other words, to see change in the physical world. Czyli żeby zobaczyć zmiany w naszym fizycznym świecie, materialnym. We have to first bring about change in the spiritual world. Musimy też zmienić duchowy świat. To bind the strong man so we can steal his goods. Musimy związać tych no to bind the strong man, to tie up the strong man so we can take his things. Związać mocarza, żeby wziąć jego rzeczy. As Jesus says. Od niego, tak jak mówi Jezus. In Mark 3:27. Mark 3:27. And the strong man there is the enemy, is the devil, is the demonic powers. Mocarzem tam jest zły szatan, demoniczne siły. As an intercessor, we have to understand that the world is a battlefield. Jako wstawiennicy musimy rozumieć, że świat jest polem walki. And our enemies are primarily spiritual ones. A nasi wrogowie są głównie duchowi. Now, low-level demonic entities can have control over an individual. Low-level, small demonic entities, spirits. Czyli takie no niskiego jak małe, niewielkie, słabe demoniczne moce. So bigger ones, higher level ones tend to be territorial, have a cover or a control over an area, territory. Są też takie trochę mocniejsze, które kontrolują jakiś obszar. That is to have control over regions of the earth, part of the earth. Na przykład jakieś tereny ziemi. A village or a town or even a city. Jakąś wioskę, miasto. Or even over a whole nation. Albo nawet cały naród. Hence in the Daniel passage I quoted you earlier. W tym fragmencie z Daniela, który wcześniej cytowałem. The good angel says that he was opposed by the prince of Persia, the whole of Persia. I tam anioł mówi, że przeciwko niemu stanął książę Persji. Who was just such a territorial evil spirit. Który był takim właśnie złym duchem terytorialnym. In 2017, the Lord called me out of that prison ministry, 15 years of prison ministry. W 2017 roku Bóg mi dał znać, żebym już odszedł z pracy w więzieniu. And he called me to work full time for the healing of his body here on the earth. A zaczął pracować w pełnym wymiarze godzin dla jego ciała tutaj na ziemi. That is the church, of course. Czyli kościoła. At the start of this year, na początku tego roku, he gave me an anointing for the healing of the nations. Dostałem takie namaszczenie, aby modlić się o uzdrowienie narodów. When he said, "I want you to," this is an anointing for the healing of the nations. I said, "I can't heal nations." Co namaszczenie na uzdrowienie narodów? Przecież ja nie umiem tego robić. Nie mogę. And he laughed at me and said, "No, you can't." A on się zaśmiał i mówi, "No, nie możesz." But I can, and I will take you along for the ride. Ale ja mogę i ciebie zabiorę ze sobą.
I said, that's good. I'll come along for the ride. Pójdę z tobą. Not sure what we're doing, but it sounds great. Nie mam pojęcia, co robimy, ale brzmi świetnie. Now, the point of this is at the start of 2017, just as he was calling me out of this work in the prison. Chodzi o to, że zaczęło się to w 2017 roku, zaczął jakby zabierać to powołanie pracy w więzieniu. He told me to get intercessors to pray for me. A powiedział mi też wtedy, żebym miał stawników, którzy modlą się za mnie. Now I couldn't see why I needed them. Nie mogłem zrozumieć, czemu ich potrzebuję. And I didn't think it was likely I would find anyone. I nie sądziłem, że w ogóle to jest możliwe, żeby kogoś takiego znaleźć. I was hidden in that prison ministry. Byłem trochę ukryty w tej posłudze w więzieniu. And I had been for 15 years. Przez 15 lat. Nobody knew me. Nikt mnie nie znał. So how would I find people who would pray for me? Więc jak mogę znaleźć ludzi, którzy się za mnie pomodlą? But he told me be shameless in asking people for prayer help. Ale powiedział mi nie wahaj się pytać ludzi o pomoc. And he said he would then raise them up. Bo Bóg ich powoła. Now he's been faithful and I have a lot of people who pray for me every day. I on był wierny w tym i mam wiele osób, które się za mnie modlą codziennie. Now I understand why I need all this prayer support. All this what? Prayer support. This prayer. Teraz rozumiem, po co mi było to wsparcie modlitewne. Because with him I'm trying to pull down territorial spirit's control. Bo wraz z Bogiem staram się obalić te duchy, które mają terytorialną kontrolę. Strongholds that have existed for hundreds of years in places. Twierdze, które w danym miejscu trwają od setek lat. And these things are protected by high level territorial spirits. One są chronione przez te złe duchy terytorialne. If I try to do this with no prayer cover, I would be destroyed. Jeśli bym próbował to zrobić bez ochrony modlitewnej, to szybko by mnie zniszczyły. For example, in England. Na przykład w Anglii. We are working towards a national repentance service. Pracujemy dla takiej posługi o pokutę. Service of repentance. Mm-hmm. Something that we have asked the Anglican Church, the Church of England, to do next year, 2022. Poprosiliśmy też o to Kościół Anglikański, żeby to robił w kolejnym roku. This is for a council that happened in 1222. 1222. 1222. 800 years ago. Czyli 1222 roku wydarzyło się coś, za co teraz trzeba odpokutować. That's 800 years ago. 800 lat temu. But that council was anti-Semitic against the Jewish people. I tam wydarzyła się jakaś rada, która była antysemityczna przeciwko Żydom. It set up a wall that was so powerful that wall has remained through all the centuries down to the present day. I wtedy został postawiony taki mur, który był aktywny aż do teraz. God is wanting the wall pulled down. A Bóg chce, żeby ten mur upadł. Changing the calling and the vision for the people of England. Zmieniając też wizję, powołanie ludzi w Anglii. Towards Israel and the Jewish people. Żeby byli bardziej skierowani w stronę Izraela i Żydów. You don't start that sort of work without serious protection. Nie można tego zacząć bez ochrony. God knew back in 2017 I would need the protection and it would take time to build up the intercessors. Bóg już w 2017 roku wiedział, że ja tej ochrony będę potrzebował, więc już zaczął wtedy kazał mi zbierać tych wstawników. So we began to do smaller services of repentance to release grace to weaken the enemy's hold. Więc zaczęliśmy robić takie mniejsze posługi, pojednania. So I'm sure you're aware that currently here in Europe there is a battle for the soul of Europe. I też jestem przekonany, że zdajecie sobie sprawę z bitwy, która się dzieje w Europie, o duszę Europy. God is raising an army now to fight that battle. Właśnie teraz Bóg powołuje armię, aby tam walczyć. It's an army centered on the Ukraine. To jest armia, która jest na Ukrainie. But drawing in the nations all around Ukraine. I te nacje się zbierają wokół Ukrainy. We all need to be involved in this battle. Wszyscy musimy się włączyć w tę walkę. For if we lose, Christianity is going to become a forbidden religion. Bo jeśli tego nie zrobimy, to chrześcijaństwo stanie się zakazaną religią. Even now in the north and the west of Europe, I know people who are losing their jobs because of speaking out about marriage.
I już teraz znam ludzi w południowej i w północnej i zachodniej Europie, którzy tracą pracę za swoje wypowiedzi. Bo mówią na przykład o małżeństwach albo przeciwko aborcji, przeciwko gender. Already in the UK our children are raised to believe that homosexuality is perfectly normal. Już teraz w Anglii nasze dzieci są tak wychowywane, żeby myślały, że homoseksualizm jest zupełnie normalny. And to disagree is to be branded a bigot. I jeśli się ktoś z tym nie zgadza, no to jest nazywany takim no bigotem pobożnym. Who has no compassion. Dewotem, który nie ma współczucia. Somebody on the wrong side of history. Ktoś po złej stronie historii. This is already a reality. To już się dzieje. I don't believe it will be long before even ministers in the West will be forbidden to speak about marriage in church. I wierzę, że za niedługo być może nawet posługujący nie będą mogli mówić o małżeństwie w kościele. Because Satan is fighting this battle with huge resources at his disposal. Bo szatan ma ogromne zasoby, żeby walczyć w tej bitwie. And so our first response must be one of united prayer. Naszą pierwszą odpowiedzią na to musi być jedność w modlitwie. Now this terrifies the devil. Szatan się tego boi. The idea that all the Christians in Europe would start get together and pray for the same thing terrifies him. Myśl, że wszyscy chrześcijanie w Europie mieliby zacząć modlić się za tę samą rzecz, jest przerażająca dla niego. So his solution is to get us attacking each other. Jego rozwiązaniem jest sprawić, żebyśmy ze sobą walczyli. That picture you saw earlier on. I na tym zdjęciu, które widzieliśmy wcześniej. Me with the axe. Ja z toporem. The person I was fighting was my brother. Walczyłem z moim bratem. That's what the enemy wants. Tego właśnie chce wróg. If he can get Christians fighting against each other, we're so busy fighting against each other, we're not praying united for the thing he wants. Jeśli muszę to powiedzieć, jeśli będziemy walczyć przeciwko sobie, to nie będziemy mieć czasu na modlitwę razem. Because of that, the unity of our community or the unity of our church is our strength. Dlatego właśnie jedność naszej wspólnoty, naszego kościoła jest naszą siłą. As intercessors, if we know who the real enemy is, we won't waste time attacking each other, other Christians. Bo my wstawiennicy mamy wiedzieć, kto jest prawdziwym wrogiem, a nie tracić czas na walkę ze sobą. Or those poor people he manages to use, the enemy manages to use. Jakby biedni ludzie, których szatan wykorzystuje. But we will love them and pray for their deliverance. Nie, mamy ich kochać i modlić się o ich uwolnienie. In the time to come, the very people who are most against us will be our some of our strongest workers. Workers, evangelists. Za niedługo może tak być, że ci, przeciwko którym walczymy, to będą nasi liderzy, pastorzy. People who the society has thrown away as useless and of no good for anything. Ludzie, którzy zostali wyrzuceni ze społeczeństwa jako niepotrzebni. Drug addicts, prostitutes, you know, all sorts of people that the society looks down on. These narkomani, prostytutki, wszyscy, na których patrzymy społeczeństwo patrzy z góry. Prisoners. Więźniowie. Ex-prisoners. Ex-więźniowie, byli więźniowie. So our love and our humility. Nasza miłość i nasza pokora. Will overcome everything. Pokonają wszystko. The enemy has no weapons against these things. Wróg nie ma żadnej broni, która mogłaby się z nimi zmierzyć. So however nastily, however badly we're attacked, by other people. If we are. Yeah, people. However badly people attack us. Jeśli ludzie nas atakują. We have to respond with love and gentleness. Musimy mimo wszystko odpowiadać modlitwą i łagodnością. To respond with the opposite spirit. Aby odpowiedzieć innym duchem. Trust me, if you are an intercessor, the enemy will attack you. Jeśli jesteś stawiennikiem, wróg będzie cię atakował, uwierz mi. Because you're dangerous. Bo jesteś niebezpieczny. If you're taking a city, the first people you want to take out are the watchmen on the walls. Jeśli chcesz zająć jakieś miasto, to pierwsi ludzie, których zaatakujesz, to będą strażnicy na murze. Because once they're dead or silenced or blinded, you can creep up on the city and push the doors open. Bo jeśli oni nie żyją, są ślepi, ogłuszeni, to możesz wejść do miasta. So we need to love and declare our love for the people who are struggling. Musimy kochać i pokazywać, okazywać tym ludziom, że ich kochamy, tym, z którymi mamy problemy. Especially in the current battle. Zwłaszcza w tej bitwie teraz.
People struggling with their sexual or gender identity. Ludzie, którzy nie dają sobie rady ze swoją seksualnością czy tożsamością płciową. People who've had abortions. Ludzie, którzy popełnili aborcję. We need to love them and show our kindness and gentleness to them. Musimy ich kochać i okazać im naszą łagodność. Both in our words and in our actions. W naszych słowach i naszych czynach. You know, and then we can rescue them. I tak możemy ich uratować. In part two of this training, in part two of this training, w drugiej części, not today, we will look at the battlefield. Już nie dzisiaj, spojrzymy na pole bitwy. And knowing the enemy in more detail. I jak rozpoznać wroga w szczegółach. Because as I said, the enemy is going to hate you. You need to know the weapons of warfare. Bo jeśli przeciwnik cię znienawidzi, to musisz wiedzieć, jak on walczy. And the armor that God provides for us. I też zbroję Bożą, jaką Bóg nam zapewnia. This will help to ensure that we're safe in the battle. Aby upewnić się, że jesteśmy bezpieczni w bitwie. A few years ago the Lord said to me, now put on daily the full armor I have given you. Kilka lat temu Pan powiedział mi, teraz codziennie wkładaj zbroję, którą ci dałem. He was referring to the armor of God in Ephesians 6. I'm sure you all know it. Na pewno wszyscy znacie ten fragment Efezjan 6. Do tego właśnie on się odwoływał. But Lord, it's symbolic, I said. Panie, ale to jest tylko symbol. It's always useful to explain things to God. Tak powiedziałam. It's symbolic. To jest symboliczne, nie? Tak chciałam odpowiedzieć. He said, put it on anyway. On powiedział, tak czy siak to załóż. So now daily I put on the armor of God. Więc codziennie teraz wkładam zbroję Bożą. I go through it piece by piece. Kawałek po kawałku. Lord, equip me with the full armor you have, or equip us with the full armor you have for us. Panie, daj nam pełną zbroję. The belt of truth. Pas prawdy. The breastplate of righteousness. Napierśnik sprawiedliwości. Very good. The shoes of the gospel of peace. Buty Ewangelii pokoju. The helmet of salvation. Hełm zbawienia. The shield of faith. Tarcze wiary. And the sword your spirit wields. I miecz Słowa Bożego. Which is the sword of the spirit, the word of God. Tak. Well done. And by the way, a good just quickly, a shield, one of the shields of faith is this scripture. Jedną z takich zbroi wiary jest ten fragment. Romans 8:28. Rzymian 8:28. All things work for the good of those who love God. Wszystko działa dla tych, którzy czynią dobro. What can the enemy Well done. What can the enemy do against you when you have that shield up? Co wróg ci może zrobić, jak masz taką tarczę na sobie? All things work for the good of those who love God. Wszystkie rzeczy działają dla tych, którzy są przy Bogu. Years ago, before I was a believer. Lata temu, kiedy jeszcze nie wierzyłam. When I used to do that battle reenactment, as you saw. Kiedy zajmowałem się tymi rekonstrukcjami bitew. I remember my very first battle. Pamiętam moją pierwszą bitwę. I had a sword and a shield. I was really proud of these. Miałem miecz i tarczę, taki dumny szłem. And I wore a surcoat, like a long shirt that the knights used to wear. I nosiłem kolczugę, taką, którą rycerze nosili, bardzo długą. The type a knight would wear over his armor. Coś, co rycerz nosił na swojej zbroi. But I didn't wear any armor. Ale ja nie miałem zbroi. I didn't have any. Nie miałem żadnej. So I looked the part. I looked like a knight. Więc tak wyglądałem. But during the battle, I was hit on my fingers by a sword. Tak wyglądałem jak rycerz, ale ktoś mnie w trakcie tej bitwy uderzył. My fingers were bruised and cut. And I was lucky not to lose any fingers. Wszystkie moje palce były posiniaczone i w ogóle się cieszę, że ciągle je mam, bo tak ktoś mnie uderzył w trakcie bitwy. But before the next battle, you can be sure that I got myself a pair of mailed gloves. Więc już się domyślacie, że przed moją kolejną rekonstrukcją bitwy, to załatwiłem sobie taką rękawicę z kolczugi, jakby. The next battle, my hands were fine. I potem w kolejnej bitwie moje palce, nic im się nie stało. But I got hit on the head. Ale ktoś mnie uderzył w głowę.
So next battle, I got myself a helm. Więc na kolejną bitwę sobie załatwiłem hełm. You can see where this is going, can't you? No i już rozumiecie, dokąd zmierzam. After about sort of 10 years of battling, I was like a tank. Po 10 latach bitew wyglądałem bardziej jak czołg. Every inch of my body was covered in leather and padding and steel and chainmail and każdy centymetr mojego ciała był pokryty jakąś stalą czy łańcuchami czy czymś. We need to do the same spiritually. I to samo musimy zrobić duchowo. Don't leave any areas open for exploitation. Nie zostawiaj żadnych słabych punktów, w które wróg może cię uderzyć. It's no good having a wonderful helmet of salvation and leaving your chest wide open to the enemy. Okej, super, że masz hełm zbawienia, ale twoja klatka jest otwarta na ataki. It's no good having a sword and shield and helmet and chest, but you have no peace in your life. Możesz mieć hełm, miecz, tarczę, ale nie masz. But not having any shoes of ale peace. Ale nie masz butów. The enemy will go and cause trouble at your home, so you have no peace and everything falls apart. Nie masz butów pokoju, więc wróg wejdzie do twojego domu i zaprowadzi niepokój. Peter says this. Saint Peter says this. Święty Piotr mówi tak. 1 Peter 5:8. 1 Piotra 5:8. Be sober minded. Not drunk, but aware and alert. Be sober minded. Bądźcie trzeźwi. Be watchful. Czuwajcie. For your enemy the devil, bo wasz wróg szatan, prowls around like a roaring lion. Chodzi wokół szukając zwierzyny. Looking for someone to eat. I said it. You said it already. Well done. Looking for someone to eat. The enemy is not playing games. Wróg nie gra w gierki. Don't give him the opportunity. Nie dawajcie mu możliwości żadnych do ataku. Już kończymy. Let me say something about the sword of the spirit. I chcę coś jeszcze powiedzieć o mieczu ducha. The word of God. Słowie Bożym. This means coming to recognize that the word of God is immensely powerful. Mentally. Incredibly powerful. Incredibly. Chodzi o to, że Słowo Boże jest niesamowicie potężne. After all, the Lord God created the whole universe with just the word. Let there be light. Jak Bóg stworzył cały świat swoim słowem? Niech się stanie światło. Read Genesis 1:3. Przeczytajcie Księgę Rodzaju 1:3. He said, "Let there be light," and there was light. There was a whole universe. Bóg powiedział, niech się stanie światło, no i stało się światło, po prostu cały wszechświat. And he went on to create the whole of everything else in the same way, with just his word. I w ten sam sposób stworzył cały świat, czyli poprzez swoje słowo. So the Bible contains lots and lots of promises God has made to us as humans. I Biblia zawiera wiele, wiele obietnic, które Bóg złożył nam ludziom. And it also tells us we can claim every single promise we find in the Bible, we can claim for ourselves because of Jesus. Mówi też między innymi, że każda z tych obietnic dotyczy nas osobiście, każdego z nas osobiście, ponieważ tak powiedział Jezus. So when we learn to stand on what God says, więc kiedy stajemy w tym, co mówi Bóg, as absolute truth, w absolutnej prawdzie, the enemy begins to tremble. Wróg zaczyna się bać. For example, na przykład. He who is in you, he who is inside of you, ten, który jest w tobie, in other words, the Holy Spirit, in other words, the Holy Spirit, is stronger than he who is in the world. Jest silniejszy, mocniejszy niż ten, który jest w świecie. In other words, the devil. Czyli diabeł. That's 1 John 4:4. 1 Jana 4:4. That's a perfect example. Świetny przykład. It teaches us that battle is not between me and the devil. Uczy nas to tego, że bitwa nie jest pomiędzy mną a diabłem. Where I wouldn't have a chance. Nie miałbym żadnej szansy. He's a powerful being. Bo jest bardzo potężnym bytem. But rather between the Holy Spirit, between God and the devil. Ale raczej między Duchem Świętym, Bogiem a diabłem. Where the devil doesn't stand a chance. I diabeł nie ma tam szansy. When we stand on these truths, we begin to be able to use the sword of the spirit. Kiedy stajemy w tych prawdach, to jesteśmy w stanie zacząć używać tego miecza. By that, I mean we quote them back to God. Mam na myśli to, że z powrotem je mówimy Bogu. We quote them back and we expect him to honor the truth that we're quoting, the promise that we're quoting. Cytujemy je Bogu i oczekujemy tego, że on dotrzyma tych obietnic. And he does. I on tak robi. God is faithful to perform his word.
Bóg jest wierny swojemu słowu. For example, when we are being attacked by the enemy, na przykład kiedy atakuje nas wróg, we can say, możemy powiedzieć, Lord, it's written, Panie, jest napisane, He will give His angels charge over you to accompany, defend and preserve you in all your ways. Że Bóg pośle swoich aniołów, aby chronić nas. It's written He will give His angels charge over you to accompany, defend and preserve you in all your ways. Żeby nas chronić na wszystkich drogach naszego życia. Thank you. So Lord, I claim those angels now to defend and preserve me. Panie, teraz wzywam te anioły, żeby mnie chroniły. And God honors His word and sends His angels. A Bóg uszanuje swoje słowo i pośle swoich aniołów. The enemy has control right now over large portions of the earth. Teraz wróg ma kontrolę nad wieloma miejscami na ziemi. For one simple reason. Z prostego powodu. Good Christians like you and me. Dobrzy chrześcijanie jak ja czy ty. Have let him. Pozwoliliśmy mu na to. We have let the enemy take control. Dopuściliśmy do tego, że wróg przejął kontrolę. And why? Because we believed a lie. Dlaczego? Bo uwierzyliśmy w kłamstwo. And the lie is, oh, we can't do anything. Kłamstwo jest takie. Nic nie możemy zrobić. I'm too little. Jestem zbyt mały. I'm insignificant. Nic nie znaczę. I'm too far away from the seat of power. Jestem za daleko od władzy. But it's not true. Ale to nieprawda. And Satan is mortally afraid that we will discover the very opposite is true. Szatan śmiertelnie się boi tego, że my odkryjemy, że dokładnie coś odwrotnego jest prawdą. That we have all the power of God at our fingertips. Że my mamy całą potęgę Bożą na czubkach palców. And we can affect the actions of kings and governments. Możemy wpływać na czyny królów czy rządów. By prayer alone, from thousands of miles away. Tylko przez naszą modlitwę, tysiące kilometrów od niej. So, in teaching number three, we're going to look at, in more detail how to use the sword and the armor. Więc w nauczaniu numer trzy jest więcej o tym, jak używać zbroi i miecza. Please take up the sword of the Spirit now. Proszę weźcie teraz miecz ducha. Put on the armor of God. Nałóżcie zbroję Bożą. And sign up for this battle. I weźcie udział w tej bitwie. Don't wait for the rest of this training. Nie czekajcie, aż skończy się cały trening mój. Begin now. Już teraz zacznijcie. Become one of our intercessors for the International Prayer Shield. Stańcie się jednym z naszych wstawienników za międzynarodową tarczę modlitewną. And you'll start to see your families and your churches and your communities begin to be victorious. A zobaczysz, że twoje rodziny, wspólnoty w twoim kraju będą zwycięzcami. And eventually, if we're faithful in this, we will see Europe won back for the Lord. I w końcu, będąc wiernymi, zobaczymy Europę, która stoi zjednoczona dla Boga. Thank you, guys. Dziękuję.